Zaczynamy Studio PAP. Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Gościem Studia PAP jest Dominik Derlicki, szef misji Caritas Polska. Dzień dobry, panie Dominiku. Dzień dobry. Panie Dominiku, w tej chwili znajduje się pan w Bejrucie. Zgadza się? Tam, gdzie pan jest, jest pan bezpieczny? Tam, gdzie jestem, w Bejrucie, póki co jestem bezpieczny, ale to nie jest tak, że w oddali nie słyszę. Eksplozji, nie słyszę szumu dronów izraelskich czy przelatujących odrzutowców. Proszę powiedzieć, jak wygląda w tym momencie sytuacja w mieście? To bardzo zależy od części miasta, o której mówimy. Musimy pamiętać, że te ostatnie naloty tak naprawdę są skoncentrowane na południowych przedmieściach miasta, więc ja nawet jak się popatrzę na obrazki w internecie, to wygląda jak strefa wojny. Zrujnowane budynki, palące się zgliszcza. Te wybuchy słychać w całym mieście. Dzisiejszej nocy to praktycznie nie zmrużyłem oka, bo raporty donoszą, że było kilkanaście różnych nalotów. Jak radzą sobie sami mieszkańcy, bo trudno sobie to wyobrazić tutaj z perspektywy Warszawy, gdzie jest bardzo spokojnie. Jak sobie radzicie właśnie w tej sytuacji, kiedy no przez całą noc właśnie słychać te naloty, słychać bomby? Wstajemy rano i staramy się użyć nigdy nic i wykonywać naszą pracę. Ale też na przykład wiele osób uciekło z Bejrutu. W ciągu ostatnich kilku dni były gigantyczne korki na drogach wyjazdowych z Bejrutu. Ludzie uciekają gdzie mogą, uciekają na północ, bo spodziewają się, że tam nie będzie żadnych nalotów. 100 tysięcy osób przekroczyło granicę z Syrią, uciekli do Syrii. 40% Libańczyków, 60% Syryjczyków. Bo mamy też w Libanie gigantyczną ilość uchodźców z Syrii. Ci, którzy byli w stanie, to pewnie już dawno wylecieli z kraju. Większość Libańczyków to nie są członkowie Hezbollahu, więc pytanie, jak oni reagują na to, co się aktualnie dzieje? Hezbollah jest partią polityczną w libańskim parlamencie i jest de facto reprezentantem politycznym tylko jednej grupy społeczeństwa libańskiego, szyjtów. Jest to odłam islamu. I spojrzenie na to, co się dzieje, jest bardzo, bardzo się różni, bo społeczeństwo libańskie jest podzielone. Chrześcijanie spodziewali się, że po tym zamachu na sekretarza Hezbollahu Hasana Nasrallah wszystko się skończy, będzie pokój, Izrael zrealizował swoje cele. Już nie ma tej czerwonej płachty na byka, którą był Hezbollah i po prostu nastąpi wyciszenie tej eskalacji. Niestety tak się nie stało. Różne części kraju, w tym Bejrut, są nadal bombardowane. Z kolei szyici uważają, że stracili brata, czy ukochanego ojca, jak nazywają tego sekretarza. Strasznie po nim rozpaczają. I oni uważają go, Hezbollah, tak naprawdę za partię czy za ugrupowanie, które stoi na granicy pomiędzy Libanem a zakusami terytorialnymi Izraela. Proszę powiedzieć, bo Izrael mówił o precyzyjnych atakach czy precyzyjnych nalotach. Jednocześnie pytanie, jak ta precyzja faktycznie wygląda, bo pytałem o to bezpieczeństwo, jak wy się czujecie tam na miejscu, czy to jest tak, że część miasta żyje normalnie, a część miasta jest atakowana? Mniej więcej tak. W praktyce to wygląda tak, że część miasta żyje normalnie i akurat jak nie szumią drony, czy nie ma tych przerażliwych przelotów odrzutowców, jak taki odrzutowiec przelatuje i pokonuje barierę dźwięku czeskich, jak wybuch, czy jakby się nie słychać w oddali eksplozji, to wszyscy udajemy, że jest normalne życie, tylko jesteśmy przerażeni. No właśnie jesteśmy przerażeni tym, co słyszymy w koło. Ale tak, trzeba podkreślić, że ataki izraelskie dotąd ograniczały się do konkretnych obszarów, bardzo sprecyzowanych, czyli to nie jest tak, że jest bombardowany cały kraj, nie, tylko wybrane części kraju są bombardowane i wybrane dzielnice Bejrutu, co nie oznacza, że nie pociąga to za sobą ofiar cywilnych.
Tak, jest bardzo dużo ofiar cywilnych, jest bardzo dużo rannych. Jak w tym momencie radzi sobie na miejscu, jak radzą sobie służby? Czy to jest tak, że miasto przypomina twierdzę, że na ulicach cały czas jest wojsko, jest policja, cały czas słychać karetki? Karetki słychać często. Miasto nie przypomina twierdzy, no ale zależnie od tego, jak się sytuacja rozwija, na przykład wczoraj zamknięto drogę dojazdową na lotnisko, bo akurat tą drogę i okolice zbombardowano. Niezależnie od tego, jak sytuacja się rozwija, te służby można gdzieś zobaczyć. No tak, na przykład jak były te duże naloty, na przykład piątkowy nalot, w którym zginął ten sekretarz Hasan Nasrallah, no to karetki z całego miasta ściągano, więc te karetki było słychać wszędzie. Czy jest jakaś możliwość ucieczki z miasta, wyjazdu z miasta? Pan mówi, droga na lotnisko jest zbombardowana, bo to rozumiemy jest jeden z tych sposobów na to, żeby po prostu opuścić Bejrut. Znaczy z Bejrutu nadal da się wyjechać. To nie jest tak, że właśnie to jest twierdzę, że jesteśmy tu więzieni. Jak mówiłem kilka dni temu, były gigantyczne korki na drogach wyjazdowych z Bejrutu. Ludzie właśnie jadą na północ, ludzie jadą w kierunku granicy syryjskiej, no, gdzie uważają, że będą bezpieczni. I lotnisko nadal działa. Problem w tym, że lotnisko znajduje się tuż obok dzielnic, które są regularnie bombardowane. Więc samo udanie się na lotnisko, oprócz tego, że droga jest niebezpieczna i czekanie na tą odprawę, to jest trochę igranie z losem. Też większość linii odwołała loty do Bejrutu. Więc w chwili obecnej chyba operuje tylko jeden przewoźnik i to jest przewoźnik libański. Panie Dominiku, zastanawiam się też, czy wy już tam nie jesteście też mocno zmęczeni. Liban jest mocno doświadczony. Pan wspominał w tym właśnie wywiadzie, o którym pan wspomina, czy o trzęsieniu ziemi, czy o tym wybuchu w porcie. Niezwykle doświadczony region i teraz to, co się dzieje. Jak to jest odbierane? No te wszystkie traumy się uruchamiają, bo właśnie jak przelatuje ten odrzutowiec, to możemy sobie racjonalnie wytłumaczyć, że to tylko odrzutowiec przelatuje. To nie jest tak naprawdę wybuch, to jest to przekraczanie tej bariery dźwięku, ale i tak całe ciało staje dęba. I pamiętajmy, w zeszłym roku mieliśmy trzęsienie ziemi i to nie było tak, że to trzęsienie ziemi, jego epicentrum było w Turcji i w Syrii, ale jakby było odczuwalne w Bejrucie. Nawet w tym budynku, w którym teraz się znajduje, popękały ściany w trakcie tego trzęsienia ziemi. W samym Bejrucie mieliśmy w sierpniu 2020 ten wybuch w porcie, który też było bardzo dużo ofiar śmiertelnych, rannych. Ludzie stracili dach nad głową, on też ich traumatyzował. Więc te wszystkie odgłosy walki, ta cała napięta sytuacja sprawia, że po prostu ludzie podskakują ze strachu przy byle dźwięku, bo te wszystkie traumy i przeszłe doświadczenia się uruchamiają. Panie Dominiku, czym wy teraz się zajmujecie? Wy, mam na myśli Caritas. Caritas działa w Libanie, Caritas Polska działa w Libanie od 2021 roku. Otworzyliśmy tu misję, stałe biuro w odpowiedzi na ten tragiczny wybuch w porcie. I w pierwszej kolejności udzieliliśmy po prostu pomocy ludziom, którzy byli dotknięci przez tą tragedię, czyli pomoc remontowa, pomoc finansowa, pomoc psychologiczna. Remontowaliśmy budynki z mieszkaniami socjalnymi dla ubogich mieszkańców Bejrutu. Też uruchomiliśmy nasz flagowy program Rodzina Rodzinie w Libanie, w ramach których ubogie libańskie rodziny otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe. Od tego roku w ramach tego programu wspieramy te osoby, które właśnie musiały uciekać z południa kraju, które są wewnętrznie przesiedlone, które musiały wszystko porzucić, żeby po prostu nie zginąć. Jako że ta eskalacja tak naprawdę trwa od wielu miesięcy, to też przygotowaliśmy się na bardziej kompleksowy program pomocowy. W chwili obecnej przeznaczamy 500 000 złotych polskich na pomoc medyczną, pomoc rzeczową, pomoc finansową i pomoc psychologiczną dla tych kilkuset tysięcy, jeśli nie milion już osób, które są wewnętrznie przesiedlone w tym kraju. Oczywiście mamy nadzieję, że będziemy w stanie tą pomoc zwiększać, ale to zależy w znacznej mierze od życzliwości polskich darczyńców.
Panie Dominiku, czy jest jakaś informacja, jak długo ta sytuacja może potrwać? Macie jakieś informacje? To już jest po stronie polityków. To jeszcze zapytam, czy jest ewentualnie jakaś procedura, gdyby te walki w jakiś sposób niebezpieczny przesunęły się w waszą stronę? Czy macie jakiś plan, co dalej? Czy jest w ogóle plan opuszczenia Bejrutu? Mamy bardzo dużo scenariuszy. Staramy się przygotować absolutnie na każdą możliwość i ewentualność, co nie oznacza, że zamierzamy zamknąć nasze biuro, czy że zamierzamy przerwać pomoc ludziom. Pracujemy tu we współpracy z lokalnymi partnerami, na przykład organizacją dużą humanitarną, lokalną Caritas Liban. Mamy też lokalnych pracowników, więc nawet jeśli ja osobiście będę musiał wyjechać z kraju, bo sytuacja zrobi się na tyle niebezpieczna, to zostaną nasi lokalni partnerzy i zostaną nasi pracownicy. Pomoc będzie kontynuowana. Panie Dominiku, w takim razie, żeby wszystko zakończyło się dobrze, bezpiecznego, spokojnego dnia życzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Dominik Derlicki, szef misji Caritas Polska, był moim Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. To było Studio Papy.